Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością witam Państwa na drugim dniu Festiwalu Literackiego Autorzy i Książki, edycja 6 Bliżej Natury. Cieszmy się, że są instytucje, które zajmują się promowaniem i upowszechnianiem kultury, literatury. Dlatego też na początek ten obowiązek, który mam przed sobą, muszę Państwa poinformować, że organizatorem festiwalu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Partnerami z kolei Stowarzyszenie Szukamy Polski, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, wydawnictwo Paśny Buriat, Fundacja Grający Białystok Johnego, a patronami medialnymi Wrota Podlasia, Telewizja Polska Oddział w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Radio I, Radio Akadera, Radio Yard, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, podlaskisenior.pl i EPA Pismo Literackie. Tym oto powitaniem przekazuję głos dla prowadzącego spotkania Piotra Janickiego, który pewnie już sobie dalej świetnie poradzi. Dzień dobry. Spotykamy się z Małgorzatą Lebdą i również dlatego ja będę próbował Państwa przekonać, że jest fascynującą poetką, ale zwykle jest tak, że jakieś 5-6% publiczności nie zna twórczości i dla tych również mamy kawałek materiału takiego, dzięki któremu autorkę będzie można poznać. Małgorzata Lebda bardzo ładnie wpisuje się w to hasło, któreśmy sobie wymyślili. Nie jest ona oryginalna, ale jest nie tylko nośna, ale jest takie pulsujące. A jeśli znajdziemy wystarczająco dużo czasu i wolę, no to popytamy Małgorzatę również o jej związki z naturą. Dla mnie jest to takie szczególne spotkanie, bo powiedzmy, że można autorów czy literaturę dzielić na jakieś odłamy. Jest też taki podział, który mi przyszedł do głowy przed chwilą. Otóż jest literatura, która stawia pewien pomnik językowy i my ten pomnik czytamy, zupełnie nie znajdując tam w pewnym sensie człowieka. Przykładów jest mnóstwo. Szekspir do mnie tak przemawia. Poeci mocno klasycyzujący, ale z drugiej strony są tacy pisarze i do nich przypisałem Małgorzatę Lebdę, która wpuszcza człowieka, ma się takie wrażenie, to oczywiście może być tylko zwód, ale jest to też pewna umiejętność, wpuszcza do swojego życia. I nie sposób, czytając raz czy kolejny raz wiersze Małgorzaty, nie poczuć się takim, może nawet gościem, tego czegoś, co bym nazwał twoją jaźnią. Czy to robisz i robiłaś w sposób intencjonalny? Na początku bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo dziękuję, Piotr, za zaproszenie i za to, że zechciałeś usiąść tutaj jako współrozmówca ze mną. No i od razu pytanie dużego kalibru, dzięki. Więc ja mam takie poczucie, że całe moje pisanie wynika właśnie z takiej potrzeby zapraszania do dialogu, jakby myśląc o pisaniu, ale też o byciu czytelniczką. Może powinnam od tego właśnie zacząć, że przed tym, gdyby ktoś kazał mi teraz powiedzieć, kim jestem najbardziej, to chyba najbardziej jestem czytelniczką. Dopiero później powiedziałabym, że jestem osobą, która pisze wiersze. I właśnie jako czytelniczka szukam też w tekstach, szczególnie w poezji, czegoś, co mnie zaprosi do środka. Takie tomy poetyckie cenię jako jakąś całość, zamknięty świat, który jednak potrafi
w jakiś sposób mnie tam ugościć, ale też potrafi nie robić tego tak bardzo gościnnie. Potrafi ze mną wchodzić w jakieś nawet konflikty. Natomiast jeśli chodzi o moje pisanie, to ja mam takie poczucie, że ta ostatnia książka, Mer de Glace, jest jakimś nowym otwarciem. Natomiast wcześniejsze książki, szczególnie trzy książki, które zostały wydane w Poznaniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji i Kultury jako taki zbiór zbierający właśnie trzy osobne książki. Ten zbiór jest zatytułowany Sprawy Ziemi, co myślę, że koresponduje nam tutaj z festiwalem i z jego ideą. Więc ten zbiór Sprawy Ziemi jest taką próbą opowiedzenia bardzo intymnej historii, bardzo osobistej historii, która wynika z konkretnego miejsca, która opisuje konkretnych ludzi, ale też konkretne utraty. Tylko, że bardzo zależało mi na tym, żeby nie zamknąć tej opowieści, żeby czytelnicy mogli tam siebie odnaleźć, żeby te wiersze nie były hermetyczne, żeby w tych wierszach zostawić na tyle przestrzeni, żeby kogoś wpuścić. I myślę, że to jest chyba duży komplement, który mi powiedziałeś, że tak te teksty działają. Natomiast książka Mer de Glace jest trochę odejściem od tamtej narracji, właściwie całkowitym odejściem od tamtej narracji. Jest próbą też znalezienia innego języka, próbą pracy w języku i znalezienia takiej formuły, która pozwoli mi oddalić się od tego, co z przeszłości, oddalić się od tego, co z dzieciństwa, co z doświadczenia dorastania w małej beskidzkiej wsi i skupić się na tym, co tu i teraz. Miałam takie poczucie, że nie da się pisać, nie da mi się już pisać książek na tej samej nucie, na której napisałam te trzy. Myślę tutaj o granicy lasu, mateczniku i snach Uckermerkerów. Po każdej z tych książek ja miałam takie poczucie, że już wystarczy, że nie znajdę kolejnego języka. I pamiętam nawet każde spotkanie pierwsze dotyczące tych książek prowadził ze mną Piotr Śliwiński w Poznaniu. I po wydaniu granicy lasu zapytał mnie na tym spotkaniu profesor Piotr Śliwiński, znakomity krytyk i taki głos towarzyszący poezji, zapytał: Małgosiu, co można napisać po tej granicy lasu? Jakby wydaje się, że to jest formuła zamknięta, po czym ja wracam do niego po dwóch czy po trzech latach z nową książką, z matecznikiem i on znowu pyta, co możesz jeszcze napisać? I ja mówię, że no pewnie nic. I znowu wracam po trzech latach z tą samą jakby narracją. Więc ja sama już byłam wyczerpana tamtym językiem. I właśnie Mer de Glace jest jakąś próbą zrobienia kroku. Jeszcze nie wiem, czy w przód, czy w tył. Okej, okay. No właśnie, Mer de Glace to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to jest tak jakby druga bohaterka spotkania. Małgosia stworzyła coś, stworzyła swojego bohatera. To jest w ogóle fajny aspekt rzeczywistości. Otóż książka ta, jak się okazuje, jest jedną z kilku najpiękniej wydanych książek w Polsce, a może i ta nominacja jest dla polskich książek, czy... Okej, okay. I... Ja swój egzemplarz Państwu puszczę, żeby można go było dotknąć. Mer de Glace to jest lodowiec. I proszę zobaczyć, co się stało z tą książką pod rękoma grafika.
Ale oprócz tego książka, nie pierwsza książka Małgorzaty Lebdy, została nominowana po raz kolejny do jednej z, zdaje się, najciekawszych nagród literackich w Polsce. I stało się to wczoraj, więc gratulacje. I ja rzeczywiście mam takie odczucie jako czytelnik, że to jest zupełnie nowe otwarcie i pewnie o tym zagadamy. Ale może to jest dobry moment, żebyś kilka wierszy przeczytała? Mhm, jasne. Czy z Mer de Glace, czy z wcześniejszych? Myślę, że możemy tutaj przeprowadzić taki eksperyment i właśnie spróbuję też za sprawą lektury pokazać Państwu, jak ten język się różni. Mhm. To jest granica, a matecznik albo sny? To będzie ciekawe doświadczenie, bo drukarka wydrukowała mi to chyba najmniejszą możliwą czcionką. O, fantastycznie. Wspaniale. Wspaniale. Bardzo dziękuję. To może właśnie na początek przeczytam po kilka wierszy właśnie z każdej z tych książek. Tutaj będą wiersze z Granicy lasu z 2013 roku. Obłęd. Wierzę, że należy pośpiesznie zapisywać zadrapania, ciernie i mszyce na gałęziach zimnego lasu. Ponadto was, zgromadzonych przy skrzącym ognisku. Tak rozpoczniemy jesień i resztę czasu, który dyktować będą wyloty pszczół z wilgotnych uli. Przy tych szeptach przychodzą mi na myśl drżenia, alkohol, odwiedzanie cmentarzy, żegnanie bliskich i obłęd, kiedy dzieci otaczały na ścieżce jadzie spod lasu, noszącą sobie chorobę. Pamiętam ich krzyk. Jadziu, pokaż konika, pokaż konika. Ale bywały noce, kiedy wszyscy byliśmy tacy sami, kiedy dla wszystkich psy wyły ten sam strach. Procesje. Podobno niektórzy z nich nosili w płucach azbestowe włókna. Zimami płukali czerwone usta wilgotnym śniegiem, a latem, co wieczór, obchodzili ogrodzone drutem hektary. Upodobali sobie czarne ptaki, wieszali je na grubych żerdziach. Ich dzieci unikały światła. Ciężkie choroby przypalali ogniem, a podczas majowych procesji nosili pozłacane feletrony. Uśmiechali się do nas. Dawno nie czytałam tych wierszy, ale jeszcze jeden z Granicy lasu. Biały chleb. Siostro, przyzywamy noc. Nasze dłonie mają skłonność obwieszczania. Nasze ruchy są skupione i powolne, skierowane w stronę lasu. Ale czy słyszysz? Za drzwiami słychać ciężkie kroki ojca, który układa na stole świeże mięso świni. Rankiem rozpali ogień w palenisku wędzarni. Chłopi będą odwiedzać nasz dom z flaszkami samogonów. Będą po nich przychodzić postawne baby w długich fartuchach i dzieci o szklanych oczach. Będziemy do nich podchodzić jak do dzikich zwierząt. Będziemy je obwąchiwać, podobnie do dzikich zwierząt, i rozpoznawać. Tak będzie. A matka poda nam na zimnym talerzu ciepłe podgardle i biały chleb. Teraz kilka wierszy z matecznika z tomu wydanego w 2016 roku.
poranek, praca we krwi. Wilgoć drąży modrzewiowe belki werandy. Przez okno zimnego pokoju obserwuje ojca. Nocą halny położył w sadzie stare grusze. Z wysokości widać nieszczęścia całej wsi. Zerwane dachy, połamane słupy wysokiego napięcia. Ojciec przywołuje mnie. Podaje scyzoryk i każe wyjąć sobie z nadgarstka czarną drzazgę. Musisz nauczyć się pracować we krwi, mówi. Ranę zalewamy pszczelim kitem na alkoholu. Mamy od niego żółte, cierpkie dłonie. Przedwiośnie. Pierwszy oblot. Obserwujemy słupek rtęci. Słońce przywróciło skórze ojca kolor mahoniu. Do wiader wlewamy wodę, wkładamy słomy, idziemy w pasiekę poić owady. Ojciec otwiera ul, pokazuje matecznik i czerw. Pszczoły są agresywne, przez warstwy ubrań dosięgają naszych ciał. Musisz być uważna i wsłuchiwać się w natężenie ruchów, mówi. W domu przykładam do napuchniętych miejsc szare mydło. We włosach czuję powolne ruchy owada. Twarz. Lekcja malarstwa. Pod lasem umarł stary przyjaciel ojca. Odwiedzaliśmy go zimą. Jego dłonie przypominały szpony drapieżnego ptaka. Na gliniane spodki nalewał spadziowego i klaskał, widząc oklejone słodkim twarze. Szeptał, bowiem jak przekonywał ojciec, w jego gardle zamieszkało złe, więc jeśli się modlić, to za to jego gardła przeciw temu, co tam mieszka. To od niego dostałem pierwszy rój, mówi ojciec, kiedy wspinamy się polami, aby ostatni raz dotknąć jego dłoni. W zimnej izbie przyglądam się zasuszonej twarzy przyjaciela mojego ojca. Myślę o malarskich zapędach śmierci, o tym, w jaki sposób wydobywa cienie, jak ostrożnie rozdaje barwy. To jeszcze jeden wiersz z matecznika. Czerwiec, krew. Zastaję siostrę w kuchni z głową pochyloną nad zlewem. Z nosa cieknie jej gęsta krew. Czerwona linia prowadzi przez deski podłogi do wersalki. Odchylam jej czoło, ścierką przecieram usta. Do sieni wchodzi ojciec z pokrwawionym zającem. Bierze w dłonie twarz mojej siostry. Widzę, jak krew zwierzęcia i krew mojej siostry mieszają się. I teraz wiersze z tomu Sny u Kermerkerów z 2018 roku. Zbliżenie, fiolet. Moje siostry przypominały chore ptaki, kiedy pierwszy raz zobaczyłam je nagie. Ich ciała pokrywała wietrzna ospa. Wystawiały wtedy fioletowe języki do wiszącej nad błazerią Maryi. Zbliżenie. Ogień 1. Moje siostry po raz pierwszy życzyły dzisiaj śmierci. Nocą jeszcze płonęły im gardła.
Zbliżenie, wiara jeden. Moje siostry, najstraszniejsze są w chwilach, kiedy modlą się do świętych porozwieszanych po domu. Modlą się bowiem nie o coś, ale przeciwko. Halo? Muszą Państwo wiedzieć, że to, co zrobiła teraz Małgorzata, to jest tylko interpretacja zapisu. Otóż wiersze w trzech pierwszych tomach na wiele sposobów rozluźniają sens. Jednym ze sposobów, który bardzo szybko rzuca się w oczy dla każdego, kto cokolwiek czyta, jest brak wewnątrz składniowych takich środków przystankowych, wielkich liter, kropek, przecinków. Tego w ogóle nie ma. I zapewniam Państwa, że przynajmniej przy pierwszej lekturze będą Państwo czytali te wiersze zupełnie inaczej. To w tej chwili nie jest istotne, jak świadomy jest to zabieg. Chodzi o rozluźnianie sensów, a znalazłem dlatego czegoś szybko rozwiązanie. Otóż pierwszy wiersz, może Państwo pamiętają, o tytule Obłęd, rozpoczyna się słowem wierzę. Otóż wierzę dawniej znaczyło, że to jest prawdziwe. Gdy pojawił się świat nauki, to prawdziwość zaczęliśmy rozumieć na ściśle określone sposoby, ta koncepcja prawdy się zmieniała i tak dalej. Natomiast to jest oczywiście tylko mój pomysł. Tych trzech pierwszych, one się jednak między sobą różnią. Być może będzie okazja o tym chwilę zagadać. Tu jest po prostu w sposób bardzo widowiskowy i zjawiskowy przedstawiona pewna koncepcja prawdy. Jak Państwo podążali za tymi wierszami, tam bez przerwy się coś dzieje. Natomiast to dzianie się jest na granicy często snu albo pewnego misterium. Zwłaszcza w pierwszym tomie tych wierszy jest najwięcej. Drugi tom to jest po pierwsze pożegnanie pewnego człowieka. On jest zwany w książce Ojciec. Po drugie jest tam usilna praca z pszczołami. No, jeśli się czymś zajmujemy, to znaczy, że podlegamy albo przynajmniej jesteśmy zmuszani do pewnego rygoru. To się oczywiście bohaterce i bohaterom nie do końca udaje, a wciąż z tego powodu, że przestrzeń w tych tomach jest przestrzenią... Magia to jest takie oklepane słowo, ale tylko wtedy, gdy ślizgamy się po znaczeniu tego pojęcia. Chodzi o coś, co jest nieznane, a zatem nie może być w sposób współczesny, sensowny wypowiedziane. I ta wiara, czyli uznanie tego, co się wydarza za prawdziwe, jest w moim przekonaniu czymś, czego nie chcę zdradzać, ale chcę Cię, Małgorzato, zapytać, czym jest dla Ciebie natura? Jak definiujesz, jakie konteksty znajdujesz dla pojęcia natury? To myślenie o naturze się zmieniało. Ono też, myślę, że można to prześledzić nawet w tych książkach, bo o ile właśnie sprawy Ziemi wynikają z takiego wyrastania w naturze, to Mer de Glace jest już pisane z perspektywy kogoś, kto w mieście spędził kilkanaście lat i paradoksalnie chce to miasto opuścić i próbuje znaleźć sobie odpowiednie miejsce z takim ciążeniem właśnie ku czemuś, co jest naturą. To znaczy moglibyśmy tutaj zatrzymać się nad samym słowem natura i spróbować je jakby tutaj filozoficznie sobie poanalizować, czy możemy jeszcze mówić o czymś takim jak natura w XXI wieku w kontekście kryzysu klimatycznego, w kontekście tego, że wszystko jest jakby tak,
kiedy wszystko jest jakby dotknięte. Natomiast kiedy powiedziałeś natura, to moim pierwszym skojarzeniem jest taka rzeczywistość, w której wyrastałam. Moja wieś w Beskidzie Sądeckim. Taka wieś właściwie, która się chyba już nie zdarza, bo ona już teraz po tych kilkudziesięciu latach jest po prostu sypialnią większego miasta i mam takie wrażenie, że być może byłam ostatnim pokoleniem, które dotknęło jeszcze takich rzeczy, które teraz mogą właściwie wydawać się jakimś takim czymś mitologizującym wieś, chociażby różnego rodzaju wierzenia, podania, do których nawiązuje w sprawach ziemi, to była moja rzeczywistość. To było coś, w czym dorastałam. I tutaj też taki kontekst właściwie religijny chciałabym podkreślić, bo słyszeli też Państwo w kilku wierszach no, taki mocny na to nacisk. Ja się wychowałam w bardzo wierzącej rodzinie, też w miejscowości, w której niezwykle istotną instytucją i miejscem był kościół. Nie będę tutaj jakby zdradzać, jak moje losy z wiarą się układały, ale chcę powiedzieć i układają, ale chcę powiedzieć o tym, że na początku w moim dzieciństwie ja zupełnie nie odróżniałam, co jest z religii, a co jest z natury. Jakby w moim domu to wszystko się splatało. Z jednej strony było to wszystko, co było przynoszone właśnie z katolicyzmem. Z drugiej strony pojawiały się jakieś zabobony, że na przykład kiedy na łące pojawią się krecie, kopce, to coś znaczy. Jeśli jakiś ptak zacznie się odzywać, to coś znaczy. Jeśli słońce zachodzi tak, a nie inaczej, to coś znaczy. I do tego były jeszcze te wszystkie takie, że tak powiem, obostrzenia religijne. Mi długo zajęło oddzielenie tego od siebie, jakby wszystko jakoś tak bardzo się splatało. Natomiast, proszę. A dziś, czy rusza cię, że się zbliża pełnia? Myślę, że tak, w sensie rusza mnie, tak. Tak, tak. Jestem czuła na te rzeczy i być może właśnie ta książka Mer de Glace jest takim hołdem i właściwie teraz sobie pomyślałam trochę takim poetyckim, przychodzi mi na myśl niezaładne słowo, ale że jest takim jakby próbą wydania z siebie jakiegoś takiego przejmującego głosu, który w kontekście twojego pytania powiedział mi samej, że być może ta idea miasta, studiowania nie była dla mnie najlepsza. To znaczy ja muszę to wyjaśnić, bo ja też od samego początku byłam bardzo blisko ziemi. Ja miałam już jako kilkulatka konkretny pomysł na siebie. To znaczy, że będę rolniczką i że zostanę na wsi, że przejmę gospodarstwo po moich rodzicach, że będę pszczelarką. Natomiast nasi rodzice mieli konkretny pomysł na mnie i na moją siostrę bliźniaczkę. Tym pomysłem było miasto, tym pomysłem było jakby wypchnięcie nas z tej wsi, która z jakichś powodów, teraz trudno mi powiedzieć z jakich, nasze pozostanie tam wiązałoby się dla nich z jakąś porażką. Tak się złożyło, że mam starszego brata i tutaj Państwo też mogą zobaczyć, jak to jeszcze te kilkanaście lat temu działało, to znaczy najstarszy brat zostaje na gospodarstwie. Myślę, że to jest okrutne i niesprawiedliwe, bo
Myślę, że tym synom pierworodnym często nie daje się wyboru. A ja podrążę. Co to znaczy, że jest niesprawiedliwy pewien wybór, który nie zależy ani od brata, ani od rodziców, ani od ciebie? No właśnie zależy od rodziców. Zależy od rodziców, bo oni mają pomysł na to, że syn zostaje na gospodarstwie. Że syn przejmuje... Pytanie, czy ten pomysł jest sprawiedliwy? Dlaczego sprawiedliwy? No, by sprawiedliwy był skutek, musi też tkwić ta sprawiedliwość w przyczynie. Wiesz, bo tutaj przede wszystkim chodzi mi o to, że można powiedzieć, że ja i moja siostra byłyśmy w pewien sposób uprzywilejowane, tak? Był na nas pomysł i właściwie wydaje nam się, że taki rozsądny pomysł, tak? Idziemy na studia i się rozwijamy. Natomiast mam poczucie, że mój brat nie miał wyboru. I to jest dla mnie okrutne. A jak teraz myślisz? Czy rzeczywiście rozwój to jest kolejna książka, czy może jednak to, co możemy zaobserwować dzięki twoim książkom, czyli pewna uważność i takie sensualne bycie szalenie blisko świata, kosmosu. Co jest lepsze? Wiesz, ja nie wiem. To znaczy teraz w tej sytuacji, w której jestem, te dwie rzeczy są dla mnie szalenie ważne i książki wynikają z tej uważności, ale też jestem przekonana, że być może, w sensie, więc może nie jestem do końca przekonana, ale być może nie byłoby tych książek, nie, jestem przekonana, nie byłoby tych książek, gdyby nie takie właśnie dzieciństwo, i to wyjechanie do miasta. W sensie jakby jest w tym jakiś taki paradoks, ale gdyby teraz ktoś pozwolił mi zdecydować, czy ja chcę te wszystkie książki, czy chcę po prostu zostać na tej wsi. Gdzie jest ta budka ze sprawiedliwością? Na jakim odcinku naszego życia dostępujemy sprawiedliwości? Nie dostępujemy. Okej. Okay. Cieszę się, że to powiedziałaś. Ładna prowokacja. Bo to są pytania, do których zmusza mnie twoja twórczość i nie chcę uderzać w wysokie tony i mówić o wdzięczności, ale to na mnie po prostu kręci. W literaturze fakt, że nie jestem w stanie przejść do kolejnego wiersza, bo nie poradziłem sobie z poprzednim, a właściwie z wszechświatem, do myślenia, o którym skłania mnie poszczególny wiersz. Dlatego trudno mi się zgodzić na edukację. Ja pojmuję miasto i edukację jako pożeranie kolejnych tomów, co według mnie nie musi mieć zbyt wiele wspólnego z tą edukacją, kiedy się po prostu ma ręce ubabrane matką ziemią. Ale okej. To, o czym mówisz, jawi się również nie tylko w poszczególnych wierszach, a właściwie o czym razem mówimy, bo to ja jakby cię popycham do mówienia o tej koncepcji prawdy, bo rozluźnianie sensów w twórczości Małgorzaty przebiega również pomiędzy samymi utworami. Otóż mówi się w jednym z wierszy o kry, a w następnym na zasadzie pewnego skojarzenia językowego, nie twierdzę, że to są twoje skojarzenia, to są skojarzenia czytelnicze, a zatem twoje. Pojawia się ta kra w zupełnie innym rozumieniu. To są subtelne nawiązania, ale często Małgorzata wręcz
kontynuuje wątek w kolejnym wierszu, co dało mi do myślenia, że znowu mówimy o tych trzech tomach. W ogóle umówiliśmy się, że będziemy mówili o czterech ostatnich tomach, no bo wiadomo, czas jest krótki, a trzeba by jakoś sensownie Małgorzatę przedstawić. Te trzy to właściwie, co Małgorzata potwierdziła, pewna trójca, to jest w pewnym sensie jedna rzecz i rzeczywiście absolutnie inna od ostatniej książki. Ale powiedziałaś wcześniej, że to te trzy tomy są taką kontynuacją. A czy ty sama jesteś w stanie mimo wszystko poszukać, albo je już masz, różnic? No i tam o jednej wspomnieliśmy, tak, że Matecznik to, jak tytuł mówi, jest nieco o czym innym. Tak, wiesz co, i tutaj też kieruję się do Państwa oczywiście. Dla mnie, ja sobie z tego nie zdawałam sprawy do momentu, kiedy wydawnictwo poprosiło mnie o zgodę na to, żeby trzy ostatnie książki wydać właśnie jako jedną taką zbiorową całość, żeby nadać jej jeden spajający tytuł. Ja te książki musiałam dokonać korekty autorskiej, spojrzeć na ten plik i pierwszy raz przeczytałam te książki razem, jedna po drugiej. I potężnym zaskoczeniem było dla mnie to, że uświadomiłam sobie, że zupełnie inaczej pracuję z językiem na przestrzeni każdego z tych tomów. Nawet jeśli Państwo sobie przeglądną wiersze z pierwszego tomu, porównają z drugim tomem i z trzecim, to bardzo łatwo zobaczyć, jak zmienia się fraza. Właściwie z takich wierszy, które przypominają trochę prozę poetycką, przechodzimy do wierszy krótszych, właściwie takich, powiedzmy, klasycznych, to w Mateczniku, i kończymy wierszami z snów Uckermerkerów, które są już krótkie. I zaczęłam się zastanawiać, z czego to może wynikać. Przyszło mi do głowy przede wszystkim to, że każda książka, dlatego że dotyka innego tematu, wymagała też ode mnie innej pracy w języku. I o ile pierwsza książka jest też właśnie Matecznik, taką historią niezwykle metaforyczną, gdzie mamy też jakby figurę choroby, mamy figurę odchodzenia, utraty i mierzenia się też z takim momentem, proszę sobie wyobrazić taki moment, że studiują Państwo w dużym mieście, zaczynają Państwo pisać doktorat, mają Państwo 20 ileś lat, jakby wszystko stoi przed Państwa otworem. I są Państwo bardzo szczęśliwi, że wtedy opuścili Państwo małą wieś i są w dużym mieście. I wtedy nadchodzi taki moment, że trzeba na tę wieś wrócić. Trzeba na tę wieś wrócić na kilka lat po to, żeby towarzyszyć komuś w chorobie. Żeby towarzyszyć komuś, kto jest bardzo blisko, kto jest jedną z najważniejszych osób w Państwa życiu i żeby asystować tak naprawdę w odchodzeniu. Więc to się zdarza w tej pierwszej książce z tego tryptyku. I ja wtedy potrzebowałam metafory, potrzebowałam czegoś, co nie będzie dosłowne, bo tylko taki język wydawał mi się odpowiedni do poradzenia sobie z tym doświadczeniem. Natomiast druga książka też jest niestety o utracie. Jest to książka, która jest właściwie dialogiem pomiędzy córką a ojcem, który odszedł. Jest to jakby kontynuacja rozmowy, która została przerwana i ten temat też wymusił na mnie taką specyficzną formę, która miejscami właściwie też jakoś
przypomina ten dialog, jest jakby odbijanie tych różnych historii i wątków. Trzecia książka była dla mnie książką właśnie, gdzie już czułam, że ten język ciąży albo inaczej poszukuje formy bardzo skondensowanej i precyzyjnej. Odchodziłam już od doświadczeń utraty, dla których trudno mi jest znaleźć albo trudno jest mi to wyrazić bardzo prostym językiem. Odchodziłam od tych tematów, żeby opowiedzieć o czymś bardzo konkretnym, co jest związane właściwie też z takim patrzeniem fotograficznym. Cała ta ostatnia książka właśnie w tryptyku, każdy tytuł zaczyna się od słowa zbliżenie. I potrzebny był mi ten tytuł, żeby opowiedzieć o jakby stopklatkach z pamięci, które dotyczyły konkretnych rzeczy, mianowicie dorastania, pewnej inicjacji, dorastania w konkretnym miejscu i to była ta wieś. I tutaj też ja przepraszam, że zdradzam tak dużo wątków biograficznych, ale akurat moja poezja jest taka, że to się przydaje. I właśnie w tych snach Uckermerkerów mierzę się też z takim doświadczeniem, które dla mnie w dzieciństwie było bardzo traumatyczne. Mianowicie mój pokój, który dzieliłam z siostrą bliźniaczką, okna tego pokoju wychodziły na stronę ubojni, która z nami sąsiadowała. I to było kilkadziesiąt metrów, które dzieliło nas, nasz pokój, od miejsca, w którym przez całe nasze dzieciństwo dokonywano właśnie mordu na zwierzętach. I nie są to tylko jakby doświadczenia wizualne. Właśnie pamiętam, że na jednym ze spotkań, zdaje się w Sopocie, znajomy podszedł i opowiedział mi, że też ma takie doświadczenia, że sąsiadował z ubojnią. I to było takie niesamowite, bo pierwsze, o czym powiedział, to o tym, co dla mnie też było niezwykle takie trudne i co wraca. Mianowicie oprócz tego, co wizualne, oprócz całego jakby tego krwawego przedstawienia, były jeszcze zapachy i były jeszcze odgłosy. I teraz myślę, że być może odgłosy były najgorsze, bo one działy się też najczęściej w nocy. To był taki nieustanny ryk. I kiedy pytasz mnie też o naturę, to z jednej strony to mam właśnie taki kontrast, że jest ten dom rodzinny, jest to gospodarstwo, gdzie jesteśmy bardzo blisko ziemi i właściwie jesteśmy uzależnieni od ziemi, jesteśmy uzależnieni od pszczół i to jest niezwykle ważne, też jakby od samego początku rodzice, szczególnie tata, uczulał nas na to, że powinniśmy być wdzięczni właśnie ziemi. Ja chyba to najbardziej wyniosłam z mojego dzieciństwa. Natomiast obok dzieje się właśnie całe takie piekło. To znaczy ja jako dziecko nie myślałam, że to jest piekło. Nawet inaczej. Razem z bratem, z siostrą, z kuzynostwem byliśmy właściwie zafascynowani tym teatrem śmierci. Jako dzieciaki podchodziliśmy pod tę ubojnię i podglądaliśmy, co się tam dzieje. Ci mężczyźni, którzy tam pracowali i pracują, też jakby nie szczędzili szczegółów, nie ukrywali tego wszystkiego. Więc dopiero po jakimś czasie ja sobie uświadomiłam, co ja widziałam.
I to też wróciło w tej ostatniej książce i ja potrzebowałam bardzo dla opisania tego doświadczenia precyzyjnego, ostrego języka, który nie będzie, tak jak wcześniejsze tomy, tak bardzo grał metaforą. Tam w ogóle tych obrazków przeciekawych jest dużo więcej, bo zdarzały się też pomniejsze mordy, mordki, czyli zabawy ze ślimakami, z żabami. Dziecko to jest najwspanialszy naśladowca. Ale do mnie trafił szczególnie obraz ściany, która w zależności pewnie od czynności, które towarzyszyły zapisom, mogła, to nawet nie jest symbol, tylko autentyczny, jakby z jednej strony inwentarz, z drugiej strony jakieś niemal drzewo genealogiczne, a z trzeciej rodzaj nekropolii. Tego jest mnóstwo, więc, a zresztą i tak Państwo zapomną o tych, które zdradzamy, obrazach, i one przez trzy sezony są ponawiane, bo książka jest też, książki są też refreniczne i tytuły, o których wspominała Małgorzata, układały się w pewne cykle. To jest rzeczywiście taka jedna rzecz. Czy Państwo coś zobaczyli? Możemy przejść do ostatniego tomu. Na pewno coś Państwo zobaczyli. Tam w ogóle Małgorzata jest też fotografką. No i ja oczywiście kiedyś miałem fascynację. Wyszukiwałem utworu, gdzie w końcu pojawi się fotografia. Oczywiście tam gdzieś znalazłem, ale to było łatwe, no bo to w wierszu jest w ogóle mowa o obrazie. Mówię o tym, ponieważ ostatni tom, Mer de Glace, jest tomem, w którym czytamy wiersze również tak, jakbyśmy oglądali obraz. Jest mowa o konturach i takich rzeczach, o których czytamy, gdy sobie coś tam o fotografii rozprawiamy, czy rzeczywiście czytamy. Tak chciałaś? Tak chciałam i to twoje wprowadzenie, że zajmuję się fotografią, ja muszę tutaj dodać pewne uaktualnienie, bo Piotrze, staram się już nie zajmować fotografią praktycznie. To też wiąże się z moim doświadczeniem pracy naukowej właśnie nad fotografiami. Po 4 latach pisania doktoratu o sztukach wizualnych i analizowania obrazów fotograficznych poczułam, że muszę się trochę oddalić od praktyki. I obraz jest dla mnie niezwykle ważny. Mam też takie poczucie, zrobię tutaj małą dygresję, nawiązując znowu do mojego dzieciństwa, że być może gdyby w moim domu był aparat fotograficzny, to być może nie pisałabym. Bo w pewnym momencie zorientowałam się właśnie na studiach, na pierwszym roku, kiedy integrowaliśmy się wszyscy w akademiku, że moi znajomi przywożą ze sobą zdjęcia, pokazują swoje zdjęcia z dzieciństwa, zdjęcia swoich rodziców, dziadków i tak dalej. Ja się zorientowałam, że nie mam tego, bo po prostu w naszym domu nie było aparatu fotograficznego. Mam kilka zdjęć z pierwszej Komunii Świętej i z jakiegoś wyjazdu wtedy wielkiego do Starego Sącza, gdzie stoję z moją siostrą bliźniaczką na tle jakiejś Maryjki. I jakby to są nasze jedyne wizualne wspomnienia. I ja się zorientowałam, że jeśli nie mam tego fizycznie na obrazie, to nośnikiem mojej pamięci jest tylko słowo. I to był, myślę, napęd do tego, żeby zacząć pisać, bo bałam się, że to po prostu przepadnie. I faktycznie też po kilku latach
takiej praktyki fotograficznej, oddalenia się od niej, być może ja sobie taką potrzebę patrzenia fotograficznego w jakiś sposób rekompensuję właśnie pisząc. I to, na co zwróciłeś uwagę, jest dla mnie ważne. Jakby konstruuję wiersz trochę jak kadr, jak obraz. Tak. Tak, przeczytam Państwu to również. Drugi wiersz, tak? Dobrze, dobrze. Ale to spełnię Twoje życzenie. Wcześniej też przeczytam pierwszy wiersz. Karmienie psów. Ranki tu, w wilgotnej dolinie, są dobre. O końcu świata, który trwa, przypominam sobie nieczęsto. Są bowiem sprawy ważniejsze. Zażyć rano tabletkę utyroksu, umieścić ćwiartkę daksybaktinu w pyszczku kota. I jeszcze to, nakarmić psy, opowiedzieć psom sen, wyprowadzić psy. Ranki tu są dobre, spokojne, ciągną się do samej nocy. Z ciała raz. Dzisiaj było posłuszne. Przed biegiem należy opowiedzieć mu drogę, przypomnieć o kamieniach, korzeniach, żyłach ziemi. Jeśli droga idzie przez las, ono bywa posłuszne. Po godzinach w obiecanym chłodzę je w potoku, tuż pod domem. Kobieta z chłopcem na rękach wskazuje na mnie z drogi i mówi: o zobacz, o tam, pani, a wchodzi w zimne. Brr. On powtarza: brr. Korony drzew. Rzucamy z czołówek snopy białego w korony drzew. Gałęzie akacji są czułe. Dalej srebro osik. Po północy, zbudzona przez koci pomruk, nie mogę przestać myśleć, że odchodząc ze światłem w dół doliny, za nami rosła noc. Że od czasu do czasu, odwracając się, świeciliśmy jej prosto w podgardle. Cynk. W pociągu na zachód spotykam kobietę. Mówi, że urodziłaby, jak podkreśla, chętnie chore dziecko, takie nawet bez głowy, gdyby Bóg, jeśli jest, podkreśla, dał jej tak potężne błogosławieństwo. Gestykuluje, na paznokciach ma białe plamki, brakuje jej cynku, myślę. Dodaje, że mieszka w lesie, ale że jest tam ostatnio szalenie, jak podkreśla, niespokojnie. Ludzie zaczynają podchodzić pod jej dom. Umowa. Podnosimy dawkę utyroksu, mówi moja jasna pani endokrynolog. Tak, koniecznie. Jej głos odprawia święto, a ja nie mogę oderwać myśli od tego, jakie przepisy łamiemy, chowając zwierzęta w ziemi, za domem, w ogródku, nieopodal tego, co jedzone. I dodaję, jeśli decydowałaby się pani na dzieci, proszę to koniecznie ze mną wcześniej ustalić. Umowa? Z prowincji Anhui. Nie wiadomo, w jaki sposób podnosić głos. Pokazuję studentom zdjęcie małpy z prowincji Anhui, autorstwa Yang Jin-hu. Z ciszy sali dobiega ała.
Tutaj zrobię taki przypis, to jest fotografia, która została nagrodzona w konkursie WordPress Photo i przedstawia małpkę, która występuje w cyrku i w kadrze mamy tą małpkę, która jest jakby przyklejona trochę do ściany, a nad nią stoi człowiek, ona ma jeszcze łańcuch na szyi. Obok niej stoi rowerek, na którym ma w tym cyrku jeździć i nad nią stoi człowiek. Widzimy go tylko, nie widzimy jego głowy, widzimy jak jest obrócony tyłem i że podnosi na to zwierzę rękę. To znaczy, że pewnie to jest jakaś część tresury. Z ciała. 4. Dzisiaj było niespokojne. Przed ruchem należy je nakarmić, zapytać jak spało i dlaczego tak krótko. Jeśli jest nakarmione, bywa posłuszne, bywa też nie. Jeśli to drugie, to zazwyczaj zwiastuje niedobory witamin z grupy D lub zimno, które rozkwitnie o tu, na dolnej wardze. Z ciała. 5. Niepotrzebnie przypominać mu o chorobie bliskich nam ciał. W takich razach odmawia współpracy. Można co najwyżej iść. Niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie przypominać mu o tym, że musiało dźwigać inne ciało, kochane i z każdym miesiącem, to prawda, lżejsze, tak. Zupełnie to niepotrzebne. Ciszej tam, mówię do siebie. Korytem rudawy coś płynie pod prąd. Bursztynowe wino zimy. Czarne złoto, tak mówimy o ziemi tu. Jeszcze trwa na polach ruch jesieni. To prawda, mowa o słońcu, któremu bliżej do zimy. To prawda, mowa o zagłuszaniu strachu, o odwracaniu wzroku. Mowa o pisaniu wiersza, któremu bliżej do podglebia niż do doniesień brytyjskiej rozgłośni. Mowa o ciszy. Jantarowe wino zimy, mówi nocą Zuzana. Bursztynowe wino zimy, tłumaczy mi Bogdan. Zapisuje to na przedramieniu. Mówię mu, że zrobię z tego wiersz. Noc rozkłada ciemne w winicach morawskiego kraju. Wracając, słuchamy czeskiej rozgłośni. Karabach wyłapuje. Wypowiadając Karabach, język raz dotyka podniebienia i wraca na miejsce. Zobacz. Sawa, Dunaj. List od tłumaczki z dalekiej Serbii. O śmierci, tej, która wysyła przed sobą lisa, chorobę, ale przede wszystkim idzie w nim o życie, o uparte przekładanie go na ten szorstki język. Przybosia i ogrom Witkacego, ogrom Gombrowicza. Kilka lat temu wiosną na bazarze przy ulicy Pozeska, nieopodal mieszkania Biserki, kupowaliśmy od kobiety o skórze przypominającej pogięty pergamin, a muszę dodać, że niosła ze sobą zapach mleka, kostkę sera, rabarbar, białe jaja. Pomyśleć tylko, wtedy, w tamtym czasie, wody Sawy i Dunaju leniwie łączyły się, niepopędzane żadną zbóż. No, inaczej. Niby. Tak jak mówię, poprzednie tomy czytała Małgorzata tak jak chciała. Ale no, mnie się wydaje, że widać różnicę. Ta ostrość jest pełniejsza.
to znaczy to są bryły zdań i myśli. Natomiast ziemia, kłopot w języku, kłopot w temperaturze. Przecież kłopot, co to jest kłopot? Zastanawiali się Państwo, co to jest kłopot? Kłopotać, terkotać. Znowu znajdujemy nawet w tym tomie ślady tego, tej szybkości, tej prędkości języka, któremu Małgorzata chcąc nie chcąc się poddaje. Przeczytałaś dwa wiersze i tam była mowa o posłuszności. No to jest takie wręcz, bądź mi posłuszny, tak? Ja, pan tutaj tej sytuacji. Ale czym jest słuszność? Co to znaczy bądź mi posłuszny? Słusznie ciało boli. Słusznie ciało mówi biegnij dalej. Małgorzata biega. To nie jest tajemnicą, bo w wywiadach o tym oczywiście mowa, są akcje. Więc znowu wyjawia nam się w wierszu coś, nad czym Małgorzata traci kontrolę. Bo tylko na pierwszy rzut oka posłuszeństwo jest pewnym rodzajem poddaństwa. Ale gdy się wgłębić w to, to tak naprawdę posłuchaj, co mówi ciało, gdyż gdy ono mówi, to to, co mówi, jest słuszne. I zechciałabyś trochę pomówić nam o twojej pracy z ciałem, to znaczy o bieganiu, czy już nudzi cię ten wątek? Nie, ja mogę o bieganiu bardzo dużo, więc uważaj. Ale chcę nawiązać do tego, o czym mówisz, o tym posłuszeństwie i bardzo ci dziękuję za tę uwagę, bo ona jest ważna i myślę, że łączy te książki, to znaczy ja już Państwu wspominałam o tym doświadczeniu, które było dla mnie doświadczeniem takim, myślę też w jakiś sposób budującym mnie, czy może nawet rozwalającym mnie, a mówię o tym doświadczeniu towarzyszenia komuś w chorobie, towarzyszenia komuś i przyglądaniu się chorobie, którą był rak. Muszę powiedzieć, że to doświadczenie totalnie zmieniło moje patrzenie na ciało. To znaczy, jeśli ktoś, będąc nastolatką, dzieckiem nastolatką czy młodą kobietą, patrzy na ciało innej kobiety, kobiety, która jest najważniejszą kobietą w życiu tej nastolatki czy młodej kobiety i widzi, że to ciało jest nieposłuszne, to ciało jest w chorobie, to ciało jest totalnie poza kontrolą, to od tego momentu myślę, że ja jestem bardziej pokorna. Nie jestem, jakby mam poczucie, że nie zależy tylko i wyłącznie od siebie. Zależy też od przypadku, zależy też od choroby, zależy też od okoliczności, od tego, czy wpadnę pod samochód, czy nie wpadnę pod samochód. I być może to w jakiś sposób też wyostrzyło moją taką czujność i uwagę. I bieganie, o którym mówisz, jest dla mnie faktycznie pewnego rodzaju pracą. Nie nazwę biegania, nigdy biegania nie nazywałam jako coś, co jest dla mnie po prostu rekreacją, coś, co pozwala mi, nie wiem, co może robić bieganie oprócz tego, co mi robi, a mi po prostu pozwala dobrze żyć. A wiąże się to z kilkoma rzeczami, to znaczy przez wiele lat pracowałam na uniwersytetach, co wiązało się z ogromnym jakby pokładem sił kierowanych na pracę intelektualną. I tutaj znowu połączę tę sytuację z moim dzieciństwem, to znaczy ja potrzebuję ruchu. Całe moje dzieciństwo było właśnie w ogromnej intensywności i kiedy pracuję intelektualnie, ja muszę znaleźć sobie
coś, co jakby pozwoli mi to zrównoważyć, co będzie po prostu fizyczną pracą. Bieganie jest takim sposobem, który znalazłam, szczególnie bieganie w naturze. Miałam taki moment, że biegałam maratony w mieście, ale po kilku takich biegach zrozumiałam, że nie tego szukam w bieganiu, że nie chcę, żeby bieganie było dla mnie czymś, co wiąże się z zawodami, z stawaniem w konkurencji. Nie mam w sobie zupełnie genu takiej rywalizacji. Właściwie to było dla mnie straszne. Teraz, kiedy pomyślę o tych zawodach, kiedy musiałam sama wystawić się na jakieś napięcie, to zupełnie wyklucza się teraz z moją filozofią biegania, która ma mi pozwolić zupełnie wyzwolić się z jakichś napięć. No właśnie, bo tak, zawody nie. No, nie biegałaś też po to, żeby spalić książki, które przeczytałaś. Właśnie chciałam zgłębić ten moralny aspekt biegania. Co tam jest? Z tamu się dowiadujemy, więc no jak ktoś... Wiesz, to jest myślę, że jedno z takich najważniejszych pytań, które po prostu powiedzą o tym, kim teraz jestem i dlaczego robię te rzeczy, które robię i dlaczego bieganie jest tak niesamowicie ważne, bo dla mnie bieganie jest trochę zaświadczaniem o życiu, o tym, że jesteś fizycznie, że jesteś cieleśnie, co też wiąże się z tymi moimi doświadczeniami bycia blisko śmierci. Tak jakbym cały czas trzymała palce na swoim pulsie, jakbym prowokowała swoje ciało do tego, żeby ten puls był taki, żeby dało się go poczuć. Więc tak o tym myślę, ale też istotne jest to, że ja potrzebuję biegania też do pracy intelektualnej. Kiedy myślę o swoim doktoracie, to gdyby nie bieganie, myślę, żebym go po prostu nie skończyła. W momentach, kiedy przystawałam, kiedy nie mogłam ruszyć dalej z kolejnym rozdziałem, po prostu ubierałam buty, wychodziłam pobiegać i wracałam z kolejną częścią tekstu. Jakby jest to dla mnie, myślę, że właśnie przez to, że byłam wychowywana na tej wsi, gdzie trzeba było uciekać przed zwierzętami, przed kolegami brata i tak dalej, i tak dalej, że ja mam w sobie taką totalną potrzebę ruchu. Być może to jest też niebezpieczne, no bo może się zdarzyć, że coś sprawi, że nie będę mogła być taka aktywna. Mam w sobie taką pokorę, ale teraz na tyle, na ile mogę i na tyle, na ile potrzebuję, to staram się nie wypadać z tego rytmu, co z kolei wiąże się z Mer de Glace, bo powiedziałeś też o tym, jak to jest napisane. Ja pisząc tę książkę też bardzo dużo trenowałam do biegu wzdłuż Wisły. Finalnie to wyniosło 1113 kilometrów, które przebiegłam we wrześniu zeszłego roku, gdzie supportował mnie Rafał Siderski, znakomity artysta wizualny pochodzący z Białegostoku, bez którego na pewno to by się nie udało. I ja tę książkę pisałam na tej energii. I tam są takie fragmenty, które z tego wiersza, który zacytowałeś, początek, które są właściwie taką prozą poetycką i one są napisane na takim pulsowaniu, na takim tętnie. I oprócz tego, że w tej książce pierwszy raz tak wyraźnie pojawia się
pojawiam się ja fizycznie, jako osoba, która też biega, są tu też takie teksty, to potrzebowałam językowo przepracować to doświadczenie bycia na takiej energii, na jakby wysokim tętnie. No i pojawia się motyw powinności samego wiersza. Tak. Który to wątek odznaczasz i rozwijasz w tomie. I znowu powinność jest szalenie ciekawym słowem. Bo powinność to jest coś, czym możemy się powinnie zająć. A zatem odkładamy to. Trochę żartuję, ale no właśnie, to powiedz jeszcze, bo no za chwilę trzeba się szykować do koncertu. Nie chcę tego nazywać powinnością, tylko jak patrzysz na pisanie, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której po prostu to robisz, bez tego całego zgiełku związanego z wydawaniem i pokazywaniem wierszy. Bez tego całego zgiełku. Pisanie jest dla mnie taką czynnością niezbędną jak bieganie. Jest to jakiś sposób na utrzymanie na pewno higieny psychicznej. Wiesz, teraz myślę o tym, czy twoje pytanie, jakby zawężenie o to wydawanie wiąże się też z tym, że wiersz nie idzie do czytelnika? A czy idzie do innego człowieka mój dobry uczynek wobec samej ziemi? Idę sobie drogą, zbieram puszki, bo mi przeszkadzają. Nie ma na to świadka. Ale ktoś przejdzie się czystą drogą. Tak jest. Co zatem się stanie, kiedy napiszesz wiersz? Być może stanę się trochę lepszym człowiekiem. No właśnie, czyli doświadczy ciebie, która podlega pewnej zmianie dzięki temu, że uprawia poezję. No to mi szalenie bliskie jest. Myślałem, że to dłużej potrwa. Dojście do tego punktu. Chcę po prostu wyjawić Państwu, że tak postrzegam działania Małgorzaty. Iż w ogóle niezręcznie się czuję jakimś ekspertem w ogóle tutaj, bo kilka dni spędziłem na niedrobiazgowym, bo tak jak mówię, mam z tym trudności, ale z takim podjadaniem poszczególnych wierszy. Dlatego bardzo Państwa nakłaniam wśród tego wstrętnego chłamu również poetyckiego. Warto sobie zrobić 30-złotową, czy tam ile, przerwę i na dole jest stoisko i tam jest również tom Małgorzaty Lebdy. I co? Bardzo dziękuję, że zjawiłaś się u nas i z taką, tak fajnie mówisz o sobie, o wierszach. A Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. No i zapraszamy na kolejne wydarzenia festiwalowe. To pozwolisz, że jeszcze tylko jedno zdanie. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję za obecność, ale też chciałam powiedzieć, że jestem autentycznie poruszona, że Piotr prowadzi ze mną spotkanie i czuję się wyróżniona, bo to jest pierwsze spotkanie, jak się dowiedziałam, poetyckie, które prowadzi Piotr. A myślę, że wszyscy poeci chcieliby, żeby Piotr prowadził ich spotkania. Przede wszystkim dlatego, że Piotr Janicki jest wspaniałym poetą i nie jest to jakby kokieteria i zwrócenie tutaj prowadzącemu honorów,
ale jakby książki Piotra to jest taka poezja, do której wracam. Mam taką półeczkę w domu, gdzie są odłożone książki, do których wracam. I tam są twoje książki. Ale tych wierszy nie ma na dole. Pozostajemy przy propozycji. Proszę poszukać. No i też chciałam powiedzieć, że właśnie twoja praca w języku i taka uważność w patrzeniu, dostrzeganie detalu jest też dla mnie dużą inspiracją, więc bardzo ci dziękuję i naprawdę jestem wdzięczna, że poświęciłeś mi czas i uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy.